Draft Camp Girls, edycja numer 43. Mława, 2019 rok. Przed Wami skrót finałowego meczu tego obozu. 7 sierpnia zmierzyły się ze sobą dwie najsilniejsze ekipy kampu, Charlotte oraz Phoenix. Drużyna Phoenix zajęła 3. miejsce po sezonie zasadniczym z bilansem 4 zwycięstw i 2 porażek. Charlotte byli niepokonani, dziewczyny wygrały wszystkie 6 spotkań. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki, to Charlotte sprawiało wrażenie faworyta. Na boisku jednak mało kogo obchodzą dotychczasowe osiągnięcia. Liczy się tu i teraz, co pokazały waleczne dziewczyny z Phoenix. Siedem do 5 dla Charlotte jest remis, Martyna Radel wchodzi pod kosz. Turba dla Phoenix? Nie ma szans, Wiktoria Plona sprzedaje blok. Zuzanna Słaby z piłką, spod kosza 2 punkty. Zofia Orlonek za 3. Siedzi ktoś tam z publiki, wrzeszczy z zachwytu. Po drugiej stronie Martyna Radel z najlepszym blokiem tego meczu. Kasia Lagutkowa rzuca za 3. Są punkty. Dobra obrona Charlotte. Natalia Walczak z bazerem na koniec pierwszej kwarty. Atak na kosz Anny Jacniackiej. Charlotte prowadzą 6 punktami. Zofia Orlonek nabiera na pompeczkę obrońcę. Trafia z pół dystansu. To początek serii 9 punktów z rzędu dla pomarańczowych. Dobre akty w obronie po obu stronach parkietu. W całym meczu mieliśmy aż 18 bloków. Julia Góra z prostymi punktami na spalonym. Czwarte oczko z rzędu dla Phoenix. Orlonek, kolejny pump fake. Ten sam ruch. Znów trafia jumpshota. Julia Góra od deseczki, no bo czemu nie, liczy się tak samo. To 9 punkt z rzędu dla Phoenix. Kasia Lagutkowa sprawnie pod kosz, Charlotte prowadzą 1 punktem. Rzut dla Phoenix nie wpada, ale Julia Kozdrój zbiera i dobija, świetna walka pod koszem. Czy to będą punkty? Nope, Laura Zielińska mówi nie. Lagutkowa pod kosz, trafia. Blok dla Charlotte, Wiktoria Plona wpisuje się do statystyk defensywnych. Zuzanna Słaby dorzuca swój defense do puli. Martyna Radel po odskoku trafia. Julia Jacewicz solo na kosz. Floater od deski siedzi. Natalia Adamus, wysoki kozioł, wchodzi na lewą rękę. 29-25 dla Phoenix. Julia Kozdrój spod kosza, dobitka. Anna Hojnowska na lewą stronę. Są punkty. Zuza Błaszczak z dobrym defensem. Kozdrój z kolejną dobitką. Julia miała 16 zbiórek w tym spotkaniu. Warto to nadmienić. Zofia Orlonek jumpshot. Obrona odpuszcza. To był błąd. Jak to się teraz stało, to nie wiem. Julia Góra zupełnie bez obrony. Phoenix prowadzą 8. Czwarta kwarta i Charlotte wracają do gry. Zuza Błaszczak, kelner z faulem. Wiktoria Plona zbiera w ataku. Dobija. Trafia. Weronika Dąbrowska zdobywa punkty. Vanessa Turek, trójeczka, ładny rzut, wpada. Charlotte prowadzą 1 punktem, Julia Kozdrój nie pozwala na zdobycie kolejnego, a po drugiej stronie sama to robi po asyście Martyny Radel. Czapa przerzucie za 3 punkty, świetny timing. Charlotte z 2 punktami straty, Kasia Lagutkowa to zmienia, jest remis. Kasia to slasher, wchodzi między obrońców. Charlotte prowadzi. Punkty dla pomarańczowych od Anny Hojnowskiej, jest remis. Dobre podanie w tempo, kolejne punkty Hojnowskiej. Małgorzata Walenda z odważnym rzutem i ten rzut to sztylet w serce Charlotte. Plus 5 dla Phoenix. Wiktoria Plona dorzuca jeszcze 2 oczka, ale to już za mało czasu, by cokolwiek zmienić. Phoenix pokonują faworyta, wygrywają 50-46. Czas na rozdanie nagród. Mistrzyniami 43. Draft Camp Girls są dziewczyny z Phoenix. Najbardziej wszechstronną zawodniczką kampu zostaje Martyna Radel z Phoenix. Najlepszym obrońcą Kornelia Łapińska z Milwaukee. Najlepszym graczem podkoszowym Wiktoria Plona z Charlotte. Zawodniczką, która poczyniła największe postępy, zostaje Julia Kozdrój z Phoenix. Najlepszym rozgrywającym zostaje Milena Szczepanik z Los Angeles. Najlepiej punktującą zawodniczką zostaje Kasia Lagutkowa z Charlotte. MVP Draft Camp Girls 43 zostaje Aleksandra Dzięciołowska z Milwaukee. Gratulacje dla wszystkich obozowiczek. Do następnego razu. Cześć.